Futsaliści Gejma Lepszy Futsal Leszno ponieśli porażkę na własnym parkiecie, przegrywając z liderem rozgrywek pierwszej polskiej ligi futsalu Red Devils Chojnice. Mecz rozpoczął się od niewykorzystanej szansy rywali na zdobycie bramki. Pierwsza bramka padła w 7 minucie za sprawą Dariusza Pieczyńskiego. Radość leszczyńskich kibiców nie trwała długo, ponieważ w 11 minucie przyjezdni wyrównali wynik na 1-1. Na początku drugiej połowy padła kolejna bramka dla gości i wynik zmienił się na 2-1. Dwie kolejne akcje Leszczynian okazały się bezskuteczne. 5 minut przed końcem spotkania trener gospodarzy Dariusz Pieczyński zdecydował się na zdjęcie bramkarza, tym samym wzmacniając atak. Niestety zaowocowało to kolejną bramką dla Red Devils Chojnice. Choć ostatnia bramka spotkania należała do Dariusza Pieczyńskiego, spotkanie zakończyło się wynikiem 2-3 dla gości. Ligowe punkty powędrowały do Chojnic.